Witajcie w Parnawie, w niezwykle urokliwym miasteczku nad Morzem Bałtyckim. Wokół mnie miejscowy ratusz wybudowany w stylu klasycystyczny w 1797 roku. Jedna z największych atrakcji miejscowej turystyki. Parnawa przez wielu miejscowych uważana jest za letnią stolicą Estonii. O tym, jak bardzo popularne jest to miejsce, świadczy masa małych knajpek ulokowanych wzdłuż Starego Miasta. Jednym z symboli miasta jest również słonik. I zobaczymy dzisiaj, czy ten słonik przyniesie naszym koszykarzom szczęście. W niespełna 45-tysięcznym Parnau, dokładnie tak samo jak w całej Estonii, mamy ze sobą bardzo kontrastujące style budowlane. Nie mamy część zabudowy historycznej, jak drewniane chaty, Katedra Świętej Katarzyny, do której się za chwilę wybierzemy, nieco nowsze jak miejscowy teatr i takie zupełnie nowe budynki, jak te szklane domy wokół parnauskiej starówki. Na pierwszy rzut oka Parnawa przypomina jeden z nadmorskich kurortów, które doskonale znamy z naszego nabrzeża. Za mną Katedra Świętej Katarzyny, jeden z najbardziej historycznych i znanych budynków Parnawy. Teraz Was razem z Pawłem zabieramy do miejsca, z którego Parnawa jest najbardziej znana, oczywiście nie licząc miejscowych koszykarzy, czyli do portu. Znajdujemy się teraz w porcie w Parnawie, tuż przy ujściu rzeki Parnawa do Morza Bałtyckiego. Pierwsze wzmianki o tym porcie pochodzą już z XIII wieku, kiedy Parnawa należała do Hanzy, zresztą tak jak Stargard. W tej chwili port czyni funkcję handlową oraz także jest tutaj przystań jachtowa, która przyciąga żeglarzy z całego regionu. Ranna Park to najbardziej popularny park w Parnawie. Został zaprojektowany w XIX wieku w stylu angielskiego ogrodu krajobrazowego z naturalnymi alejkami, fontannami oraz wielowiekowymi drzewami. Park znajduje się tuż przy słynnej plaży, do której właśnie teraz zmierzamy i tam zakończymy naszą wycieczkę. Plaża w Parnawie przy całym parku to jedna z najbardziej popularnych plaż w całej Estonii, która słynie z białego i drobnego piasku oraz bardzo płytkiego wybrzeża, które sprzyja temu, żeby tutaj wypoczywać z całymi rodzinami. A teraz już powoli zbieramy się do hotelu, gdzie będziemy powoli odpoczywać i przygotowywać się na spotkanie, które już o 18 czasu polskiego, a o 19 czasu lokalnego. Do zobaczenia i go spójniam!